Leśko versus Kondraciuk. Będzie to pojedynek młodość kontra doświadczenie. Cześć, Bartosz Leśko. Znamy się bardzo dobrze. Zawalczę już po raz piąty na Fenie. Tomasz Kondraciuk na zawodowym ringu, czy też klatce od prawie 11 lat. Obecnie bilans 12-7. Leśko! Ostatnią walkę stoczyłem w maju, pokonałem wówczas w pierwszej rundzie Kevina Wiwatowskiego przez poddanie i teraz będę dążył do tego, żeby tak samo szybko i efektownie skończyć tę walkę. Z 12 pojedynków, 11 wygranych przed czasem, z czego 7 przez knockout, 4 przez poddanie. Pokazuje to, że lubię szybko kończyć walki, walczę efektownie, dążę do zwycięstwa przed czasem. Bardzo się cieszę, że gala odbędzie się w Poznaniu, u mnie w mieście. Dziennie walczę, za mną jedzie cała rzesza kibiców, także na pewno też będę miał wsparcie i zrobię po prostu swoje. Kondraciuk jest bardzo groźny, jest bardzo doświadczony, jednak Leśko to jest młody wilk, głodny sukcesu. To doświadczenie jest po mojej stronie, także ściany, więc ten pojedynek będzie na pewno zwycięski. Tomek jest starszy, na papierze bardziej doświadczony, ale w tym pojedynku nie będzie to miało żadnego znaczenia. Leśko zaatakował raz jeszcze. Powiem Ci, że piekło to ja mam codziennie na sali treningowej, a z Tobą to będzie czysta zabawa. Mówisz, że Ty masz piekło na treningu, ale to i tak na koniec ja będę królem Hadesu. Spujał się, rozpuścił ręce, trafił bardzo mocnym prawym. Zapraszam wszystkich kibiców na galę Fight Exclusive Night 22 w Poznaniu. Będzie bardzo mocna walka i ja i Tomek kończymy walki przed czasem, także z pewnością nie potrwa ona pełnego dystansu, ale emocje, które zagwarantujemy Wam przez te kilka minut, będą na pewno godne uwagi.